Nazywam się Maja Matuszewska, jestem członkiem projektu AGH SolarBoat, który buduje elektryczne łodzie wyścigowe napędzane energią pozyskaną z paneli fotowoltaicznych. Pierwszą naszą łodzią jest Baśka, zbudowana w 2017 roku. Po jej debiucie w Monako, gdzie zajęliśmy 5. pozycję wśród 30 łodzi z całego świata, ulepszyliśmy ją i ponownie zajęliśmy 3. miejsce w 2018 i 2019 roku. Po sukcesach Baśki postanowiliśmy zbudować nową łódź wyścigową Celkę, a także podjąć się próby budowy łodzi autonomicznej. Łódź autonomiczna będzie potrafiła rozpoznawać obiekty na wodzie, dzięki czemu na przykład będzie potrafiła popłynąć do konkretne miejsce albo rozpoznać obiekt, co się znajduje przed nią. Będzie tak samo potrafiła patrzeć, co leży na dnie, mapować dno, zbierać informacje o tym, co to jest, a także będzie mogła pobierać próbki wody. Łódź autonomiczna jest uniwersalną platformą, będącą w stanie realizować z góry ustalone czynności w pełni samodzielnie. Tymi czynnościami mogą być takie aspekty jak mapowanie dna, mapowanie terenów, określanie zanieczyszczenia wód, czy też bardziej rozbudowane kwestie jak zbieranie śmieci, lokalizowanie większych zbiorowisk zanieczyszczeń i wysyłanie je do sieci, czy też aspekty ratownicze, którymi być może zajmiemy się wkrótce. Nasza łódź autonomiczna aktualnie jest na etapie realizowania kadłubu. Jesteśmy w fazie tworzenia formy. Mamy w pełni skomplektowany system elektroniczny oraz elektryczny oraz tworzymy również oprogramowanie, które wkrótce zostanie przetestowane na fizycznym modelu. Dodatkowo tworzymy symulacje, które pozwolą nam w pełni przetestować nasze rozwiązania i zrealizować właśnie skompletowany system w pełni przetestowany na wodzie. Nasza łódź autonomiczna będzie wyposażona w systemy wizyjne. Te systemy wizyjne pozwolą nam postrzegać rzeczywistość. Dzięki nim będziemy w stanie określić akcje na podstawie danych zebranych z nich. Pozwolą nam one na określanie pozycji obiektów, na identyfikację ich, na określanie odległości.